Minęła 11. Magdalena Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. Portal wbijamszpile.pl opublikował szokujące nagranie rozmowy Mariusza Klepczyńskiego z Beatą Maciejewską. Była już posłanka Lewicy informuje swojego szefa biura poselskiego, że Iwona Ochocka, która jest obecnie kandydatem na prezydenta Tczewa i niejaki Emil, zamierzają pobić posła Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Smolińskiego. No, jeszcze tak, Iwona Ochocka. Gadałam z nią chwilę. Ona chyba widzi, że OSK niszczy Lewicę i jest po naszej stronie, co jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że będzie inaczej, ale nie jest inaczej. Chwilę z nią gadałam, to była dosyć dobra rozmowa, no co jest dosyć fajne, że to jakoś tam wyszło. Wydaje mi się, że ona też coś takiego, oni są trochę szalonymi ludźmi, nie? Bo ja mówię, ona do mnie mówi, że jak ten koleś przestanie być posłem, ten Smoliński, to Emil chce mu dać w mordę. I on no wiesz, no może nie tak, że no jakoś tam, no po prostu tak w twarz mu tylko da, tak wiesz, z paskiej. No wiesz, ale no po prostu oni mają już to obcykane, jak Emil no popełni przestępstwo te. No to jest, no oni są szaleni, nie? Kompletnie. No i ona się z tym zgadza, no bo jak on musi, ona mówi tak, no wiesz, on nie cierpi gościa. No, czyli wiesz, no po prostu Emil musi, no to po prostu on, Iwona jest pełna zrozumienia, że on musi po prostu pobić byłego posła. No super. Rolnicy nie przestają protestować, jednak forma protestów nieco będzie zmodyfikowana. Już nie będzie takie jak do tej pory blokady dróg i autostrad. Rolnicy będą pod biurami poselskimi. Wczoraj właśnie jedna z takich manifestacji już się rozpoczęła. Pod biurem poselskim Krzysztofa Brejzy rolnicy pozostawili upominek, który ma zachęcić go do działań na rzecz zatrzymania importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i rezygnacji z Zielonego Ładu. Rząd gra na czas. Wie doskonale, że wegetacja w rolnictwie jest nieubłagana, nie uda się zatrzymać pogody, pracy w polu jest coraz więcej i rząd liczy na to, że rolnicy pójdą w pole i przestaną protestować, ale tutaj możemy wspólnie zadeklarować, że się przeliczy, bo protesty nie ustaną, ewentualnie zmienią swoją formę. Ta skrzynka tego obornika to jest na razie początek. Ostrzegawczy. Później może być więcej. 5 ton, 10 ton, oczywiście. Mamy swoje potrzeby, żeby usunąć Zielony Ład, bo strajkujemy na drogach, w Gniewkówce stoimy już bardzo dużo czasu i nikt do nas nie przyjechał, my przyjechaliśmy do niego. A że go nie ma, no to zostawimy mu ten prezent, żeby też się za nami wstawił. Między rolnikami jest takie przeświadczenie w tej chwili, że rządek już urzędnik, ale pójdzie się trochę. Czy rządzący nie mają jakiegoś pomysłu dla rolnictwa i zostawili nas po prostu nas, nie myślą o nas, nie mają żadnych perspektyw dla nas. Takie jest takie przekonanie. Tej sprawy na pewno nie odpuścimy i traktujemy ją bardzo poważnie. Zenon Fabianowicz, szef klubu Gazety Polskiej w Sulęcinie, został zwolniony z pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa po tym, jak odbył się właśnie przed siedzibą tego budynku protest poparcia dla protestu rolników, który zorganizowały kluby Gazety Polskiej. Sam zainteresowany tego dnia był w pracy, więc nie uczestniczył w proteście, ale jak mówi, nie ma wątpliwości, że to zwolnienie nie było przypadkowe. Przybyli rolnicy ze Świecka, tam było kilkadziesiąt osób z tego, co wiem. No, były jakieś tam przemowy, śpiewy. No i wręczona została petycja dla pana wicewojewody, z tego, co mi przekazała pani Wanda. No i też tutaj taki związek też dostrzegam, ponieważ no, wicewojewoda jest z trzeciej drogi bodajże. A no, mój dyrektor też chyba jest z trzeciej drogi. Swoją w ogóle pracę zawodową rozpocząłem w Ośrodku Doradztwa Rolniczego od razu po studiach. Skończyłem Akademię Rolniczą w Szczecinie. Pracowałem w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Później byłem krótko nauczycielem również. Prowadziłem przez wiele lat działalność gospodarczą.
I od 2016 roku do ubiegłego roku byłem kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. A od października, dokładnie od 17 października ubiegłego roku, właśnie pracowałem w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Pracuję do tej pory, bo jestem w okresie wypowiedzenia jeszcze. W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w oddziale terenowym w Gorzowie Wielkopolskim właśnie zajmuję się obsługą Funduszu Ochrony Rolnictwa, ale również wykonuję inne zlecone mi zadania przez moich przełożonych. Oczywiście z tym uzasadnieniem wypowiedzenia się nie zgadzałem, no bo było po prostu przygotowane, odnoszę wrażenie, tak pośpiesznie, z błędami, nie bez znajomości tego, czym faktycznie się zajmowałem. Sądzę, że nawet nie było z moimi bezpośrednimi przełożonymi to konsultowane. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, tańsze paliwo. Między innymi na realizację tych obietnic wyborcy koalicji 13 grudnia będą musieli jeszcze długo poczekać. A może nawet nigdy nie zostaną te obietnice zrealizowane. Tak wynika z wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Szukam pierwszego odważnego w rządzie, który powie to, co wszyscy wiedzą. Nie będzie benzyny za 5,19, a premier Tusk przesadził w kampanii z tymi deklaracjami. Czy benzyna wyniesie 5,19? Może wyniesie. Potrzebujemy do tego spadających cen ropy i przyjrzenia się marżom realizowanym przez Ale w kampanii brzmiało to, że w zasadzie na wstrzyknięcie palcami to 5,19 będzie. To na wstrzyknięcie palcami to oczywiście nie będzie. Już wiemy, że przy cenie ropy, która rośnie o 15% od początku roku, no to z benzyny po 5,19 ja zostałem zobowiązany przez pana premiera do przedstawienia pewnych opcji, scenariuszy realizacji tego postulatu. I ten postulat zostanie w tej kadencji zrealizowany. W tej kadencji. W przyszłym roku tej kwoty wolnej też się należy nie spodziewać. Moim zdaniem na chwilę obecną nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna wzrosła do 60 tysięcy w przyszłym roku. Nie możemy stać z boku w obliczu ataków na podstawowe prawa i wartości. Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki wsparł inicjatywę Narodowego Marszu Życia, który odbędzie się w Warszawie 14 kwietnia. Przyłączając się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym zaprosić wszystkich na Narodowy Marsz Życia, który odbędzie się w Warszawie dnia 14 kwietnia. Ten Narodowy Marsz Życia będzie jasnym znakiem sprzeciwu wobec ataków wymierzonych w dzieci, w małżeństwo, w rodzinę oraz wolność słowa. Nie ulega wątpliwości, że są to sprawy, które zasługują na publiczną obronę i wsparcie. Nie możemy stać z boku z założonymi rękoma, gdy kwestionowane są nasze podstawowe prawa i wartości. Tak więc zapraszam jeszcze raz wszystkich na Narodowy Marsz Życia dnia 14 kwietnia. Dzięki Państwa wsparciu, za co serdecznie dziękujemy, Telewizja Republika ciągle się rozwija, a na naszej antenie pojawiają się nowe programy. Już wkrótce Anna Popek poprowadzi program Święta w Republice. Wielki Tydzień to szczególny czas w roku. Czas modlitwy, refleksji, ale też przygotowań do śniadania wielkanocnego i spotkania z bliskimi. Jak dobrze go przeżyć? Jak sprawić, by nie zamienił się w pogoń za obowiązkami? Czy sztuka może nam w tym pomóc? A może nasza polska tradycja? Na rozmowy o pisankach, mazurkach, pieśniach pasyjnych, poście, malarstwie i wspólnym świętowaniu do Telewizji Republika zaprasza Anna Popek. W Wielkim Tygodniu od poniedziałku do niedzieli codziennie, premierowo o 7.05 i 16.50. Kolejna rozmowa Anny Popek już dzisiaj przed Ekspresem Republiki. Serdecznie zapraszamy. W tym serwisie to już wszystko. Do zobaczenia o 12.00.